Hej, witam was, moi kochani, na moich biedokątach, biedomagach, biedodruidach, biedodziadach. Co tu jest? Pobij bohatera w podziemiach 3 razy. No to już, od razu. Hello, wspaniały event. Kopiemy same czarne gemy, bo beryle nie lecą. Fajnie ten event brzmi. Lecą beryle i czarne tylko, czyli czarne. Jeden beryl mi poleciał na 3 kątach do tej pory. Taki wspaniały event, nie? Jeden beryl na 3 kątach. Na szczęście duży i to na magu, nie? Jest też dobrze, bo druid ma jeden duży, 537, trochę słaby ten 537. A mag dostał 570, nie? Czyli ta 570 nam dzisiaj wypadła jako prezent, nie? Jako prezent. A jutro będziemy spuszczać kibel? Nie, pojutrze dopiero, bo tu 2 zwykłasy będziemy cisnąć. A więc idziemy zobaczyć. Co złodziej da? Może złodziej da ten jedzenie nagle, taka ikonka jedzenia i wyskoczy nam cały pecak jedzenia, co? A tu bach, 5 cytrynek nagle tak wyskakuje z dupy, ni stąd, ni zowąd. To byłby sztos, co? No dobra, kryształ chętnie też łykniemy. Nie możemy zabić tego Janka cały czas i to jest problem, bo dni lecą, a jest to dla mnie dość kluczowa chwila i dość kluczowa sytuacja. W ogóle nie dotykam innych lochów. Te poty marnuję na próby na tą strefę roku. 25 klepsy. Fajne, fajne. No tutaj ten złodziej chociaż coś dał, nie? To co na W50. Także klikamy, nie klikam w ogóle tych lochów, które mogą paść, bo no po prostu chcę to. A to już jest, to już zostały dni. Dni na palcach ręki do policzenia, bo jutro dostaniemy nieśmiertelkę, jeszcze to władujemy i to już będzie koniec tego podejścia z potami, czyli zostały nam jeszcze powiedzmy 8-9 dni jakoś tak, żeby sobie tutaj z tym poradzić, więc niewiele. 2 rozmontowania nam zostały, dobra. I temy żadne nas nie interesują, tutaj też nic nie ma, tu są pasy, pasów kilka sprzedałem. I kilka itemów znowu mam, więc możemy sobie o zdóbki jutro chętnie bym opierniczył, albo na siorki. Albo pierścioneczki, tu znowu jakaś ozdóbka, kolejna ozdóbka, ile tych ozdóbek mamy, rękawice, buty, więc jest co sprzedawać. Jest co sprzedawać, no zobaczmy, czy rozmontujemy te 2 itemy jeszcze, go. Generalnie to chciałbym dostać jedzenie, a nie itemy, nie? Ale widzę, że gra w weekend karmień nie daje. Świetny, o kurczę, nieśmiertelka, dobra, pieprzę te ich. To do śmieci. Pieprzę te ich te, no wiecie co. 2 biliony. Pieprzę te ich jedzeniem, nieśmiertelka. Jest gitara dla mnie, tak? Krzanić te ich jedzenia. 7 milionów golda, 14 milionów golda. Jest jakiś pasek. Pasek jest do wiedźmy dzisiaj, więc elegancko. W ogóle nawet się nie zastanawiam, co z nim zrobię. No dużo jedzeń z tego koła dzisiaj, tak powiem wam, no tak grubo. 300, 200, 300, 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, dobra, czyli czekamy na nasz kibel 2500 w końcu, może kiedyś będzie. Grube te jedzenia z koła dzisiaj, takie musiałbym, no rzekłbym takie, dużo. Trochę zawki wypadły, ale też nie tak jakoś, nie wiadomo jak. Dużo. Wszystko we wsze tutaj władujemy to. W świetle władujemy w jednoroga. W ziemi władujemy w szczerbatego. A we wodzie w żółwiora. Tak sobie to ten dzień dzisiaj wypadł. Co my jeszcze tu chcemy do setki dociągnąć? Dzynkę? Czy będziemy do setki ciągnąć? Jest taka opcja. No i tak poza dzynką już niewiele, dobra. Czyli nie ma źle. To jest bardzo fajne, więc tutaj odłożymy, bo najprawdopodobniej to się nam do czegoś przyda. Więc mamy ozdóbki. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 ozdóbek do sprzedania. Ocie panie, jedne buty, 4 pierścionki, klata, czapka. 2 nasiory i rękawice, czyli mamy dużo. Czy czapkę mamy? Mamy jedną. Czy klatę mamy? Jedną. Rękawice? Jedne. Buty są dzisiaj. Nie, buty nie są dzisiaj, ale mam chyba jedne buty. Mam jedne. Nasiorków mam sporo. Pasy są dzisiaj. Pierścionków mam sporo i ozdób mam sporo. Czyli jak nie będzie broni jutro, to coś sprzedamy. Pytanie tylko co i ile.
A plecak cały czas nam tutaj się zapełnia, nie wiem jak to się dzieje. Tutaj już nawet broń się nam, nie mamy żadnej broni. Ale mamy nieśmiertelkę. To jest kolejna fajna szansa, bo jak wypadnie nam znowu dwie takie i dwie takie poty, to możemy kolejne 7 dni próbować Janka klepać, nie? Więc to jest dla nas fantastyczna, fantastyczna wiadomość. 17 inty, no to już 17 inty. Hello. I jedziemy. Trzy głowa hydra. Haps. Jeszcze raz haps. Dobrze. Portal gildii. Haps. Co on unika, żeby jeszcze jakieś hity robił? Boże, żeby jeszcze jakieś hity robił. Przy tych unikach to jeszcze by było spoko, nie? Może tutaj te uniki mu siądą, zobaczmy. Tutaj te hity mogą dość grube być. Jak siądzie kilka uników, to mogą kryty po 50 milionów zacząć się pojawiać, nie? Ale to musiałby zrobić z jakieś uniki, ze dwa, nie? Ale widzę, że nie bardzo mu się chce. No, krytyk? Dobrze. O, właśnie o to chodzi. Jeszcze dwa takie. No, zarąb krytyka. Jeździsiek. Dobrze. Ależ krytyk. Ja pierdzielę. Krytyk. Nie. Krytyk. Nie. Nie. Krytyk. Dobrze. Nie. Jezu, nie. Co tu się dzieje? Nie. Jezus Maria. Uch, nerwowo. Nerwowo, ale siadło. Nerwowo, ale siadło. Mamy gildię pełną. Trochę obniżyłem te wymagania od 300, ale i tak tam podchodzi jakieś niecałe 320 levele i 320, więc w sumie nie najgorzej. 10 leveli posiedzą, zaraz zaczną i kraść dalej, więc będzie śmiesznie. Ale dopóki są, no to witamy. Szczególnie w taki dzień dzisiaj, w ten weekend nie będę wyrzucał ludzi, bo chcę już przy pełnych salkach, żebyśmy pokopali te beryle, nie? Znaczy te czarne beryle. Zobaczmy, czy coś tu wygramy. W petach dzisiaj słabo. Mrok jest dość trudnym. Jadun i Diabłoczort, czyli przegraliśmy. Okej. Także to jest trudny dzień. Co tu ciekawego było? Fajna 2,5 minutówka czerwona za 8 milionów expa i buty, nie? No i jedną walkę petów dzisiaj tu wygrałem. Może jakieś nie zapisałem, może ze dwie, ale to dwie to max wygraliśmy tutaj na druidzie. Dwie to max. Także dramat. To te Diabłoczorta sklepaliśmy my, ale to dramat. Ze dwie to max wygraliśmy. I spadliśmy. No i dalej trzymamy się w top 100, nie wiem jak. Przegrywamy te walki petów, a nie spadamy w tym rankingu. No dobrze, no. Niech tak będzie. Znaczy tego Władka jakby postawiłem, to gdzieś poszliśmy, no zbliżamy się do top 30, to też jest dobre, to też jest dobre. No okej, okay. Czyli tak, pocztę żeśmy całą pokazali, co tu mamy jeszcze do zrobienia, awanturniczość, recykling, czyli nic nie mamy do zrobienia, bo na recykling nie mam odpowiedni, to my coraz mniej tych recyklingów robimy, bo wypadają coraz droższe itemy i po prostu szkoda mi, no, po prostu szkoda mi. I tyle, no, szkoda mi i tyle. Możemy jedynie jeszcze tutaj przelecieć, jako że jest weekend epicki, może ktoś tutaj już postanowił. Dawid 26. Może ktoś tutaj postanowił wymienić sobie te gówniane tarcze z legendarnych lochów i ma wspaniałą tarczę tier 3, co? A ja nie wiem o tym. Dzisiaj epic, to może ktoś tam kupił jakąś tarczę woja, może wąszyk, nie? Wąszyk nie kupił, a szkoda. Może koza z nosa ma tarczę, nie ma z nosa tarczy. Reniferek też nie ma. Das Grossen też nie ma. Dobrze, Pershing nie ma. Ten jakąś dziadowską, zwykłą tarczę. U Madziarów może będzie? Nie ma u Madziarów. To kupa. Nikles, Rename. No nigdy tej tarczy tu nie znajdziemy na tym serwerze. Co za dziady, no. Co to za dziady wojowniki, ja się pytam. Ja się pytam, co to za dziady wojowniki. Bodiczek, ratuj honor, nie? Bobo, może ty. Krab. Gim. Mają te drugotierowe tarcze, a trzeciotierowej nie ma nikt. Co to za dziadostwo? Co to za dzieło? Firestorm znowu w Defendersach. Już go dogoniliśmy w levelu. Boże.
Kurczę, tyle już tych wojowników ma ten 350 level linii motorczy, no. Może ty. Jedzi bez monta. No może zmienia. Nie ma co tutaj mówić. Może też tak jak my gra, że jeden dzień nie ma monta, nie? Też tak może być. Więc nie wiadomo. No dobra, nie będzie na razie tej tarczy. To nie, to idziemy do maga. No dobra, panie Maguś, co tam u ciebie? Plakat zrobiony, kibel wrzucony, epiczek zarzucony do kibla, no to idziemy tutaj. Hello. O, milutko. O. Chętnie 1 200 000 kamienia bierzemy, nie? Parę klepsy to też chętnie. Trochę dusz może, nie? Złoto? Może następnym razem. Okej. Klepkę. Dusza. Okej. Okej. Ło, idziemy po 5 drzewa, moi drodzy. 5 drzewa, nie? 4. No dobra. Może być. Dobra, tu nic do kupienia nie ma, jak widzicie. Do rozmontowania jeszcze potrzebujemy 2 itemy, więc idziemy zobaczyć. Może tu jakieś jedzenie z koła wylecić. Ale widzę, że no jest jedna śliwka. No i pota ważna. Ważna pota dla nas. Jabłko, czyli tu są jakieś owoce. 2 dostaliśmy. I 8 milionów złota. No dobrze. No. Coś tam wypadło. Zobaczmy z tego rozmontowania, czy coś nam wykręci się. Można rozmontować? Nie można. Czyli to sprzedajemy tak po prostu. To ani trzymać, ani nic z tym robić. No z tym trochę kupa, trochę za dużo tego mamy, nie? Tak, trochę za dużo tego mamy. No będzie tak ładniej kolorowo, 5 tego, 2 tego, nie? Trochę za dużo tego mamy, bo tutaj wskakujemy na kalendarz zaraz, na którym będziemy znowu to dodawać. No dobra, jeszcze 3 kręcenia, o 15 baniek to szanujemy. No i tyle z jedzenia. No dobra, tyle z jedzenia, to rozmontowania też jednego nam zabraknie. No to nic nie zrobimy z tym. Za to mamy klaty po 2,5 miliona, mamy rękawice. Za 2,5 miliona mamy jakąś broń za 2,5 miliona, nawet dwie. Mamy ozdóbki dwie i naszyjnik. No i spoko. Tam jeszcze w ogóle u druida zapomnieliśmy 2 rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, plan dnia w twierdzy. Plan dnia w twierdzy u druida trzeba zrobić. Musimy się zbliżać do tych 5000 honoru. Kiedyś. No dramat. 0 ataków. I druga rzecz, mieliśmy zobaczyć, czy nie ma naszyjnika dla wojownika z runą dobrą. Szczęście, odporność na zimno nie ma. Bo my tutaj u wojownika jeszcze możemy to w razie czego podmienić, nie? Żeby jakaś runa była lepsza, nie? Dokładnie. A tutaj szukamy broni dla dzika, nie? Broni dla kusi. Tu musimy jakąś broń dla kusi wymyśleć, bo jest słaba już. No ale tu będziemy przez kible przerzucać te bronie. Ale że teraz wrzuciliśmy epika, jutro też wrzucimy epika. Jednego sobie zostawimy na plakat w razie czego, to na razie tego nie robimy, nie? Gdzie 300? O, tu jeszcze 3 trzeba kupić, tu 2,8, 2,7. O Jezu, jak tu mało pieniędzorów mam. Jojojoj. Więc tutaj będzie trochę gorzej z tymi brońmi. No tak okupować ich nie będę za 10 milionów, to nawet nie wchodzi w grę. Nakrycia głowy jakieś tam mieliśmy czapki, więc coś tam sprzedaliśmy nawet. Tragedii nie było. Te 2 dni się skończą poty, no chciałbym, żebyśmy w te 2 dni chociaż tego 9 klepnęli. Zanim się udamy do Janka, ale to cienko idzie nam z tym, niestety. Dobra, to odkliknijmy, chodźmy na podziemie. Da Silva Player, patrzcie, top 1 się zrobił, Nice. A Turor stanął na tym 417, ileś dni nie gra już w ogóle, ale widzę go nie wykopują z gildii, bo im szkoda, nie? Takiego koksa wyrzucić z gildii to nie wypada, trzeba trzymać. Bo i salka duża, i level duży to nie wypada wyrzucić, trzeba udawać, że się gro, nie? 1257, 57 i 13, 70 milionów wydrę, to dużo.
To dużo. I elegancko 18 inty, to też spoko. No i dobra, portal gildii, nie? No to portal solo. Wsiądzie nam coś? Druid to zamknął dziadostwo, nie? Narobił uników dzisiaj i zamknął, a maguś co? Nie ma krytyka. Boże. Dostał tyle buł na pysk. Troll. Troll, a nie portal. Troll, a nie portal. I tutaj też jedna walka pupili. Boże, drama. Dramat. To też jest takie gówno, bo wylosuję wam jakiegoś mocniejszego zawodnika i przegrywacie. Taki event to jest tak strasznie losowe, że no, dramat. Chcielibyśmy losować tych gorszych zawodników, a to nie zawsze wychodzi tak. To nie zawsze tak wychodzi, ale Szczerbaty chociaż się nażre za wszystkie dni. Pilot Liszka też się nażre. I tu nawet Szlałąż się nażre. No tutaj trochę z karczmy nam poleciało tego jedzenia. No dobra, co tu zostało? Pokonaj pupile i tyle. Pokonaj tu pupile i tyle, bo reszty nie mamy. No to co? Pokonaj ostatniego pupila, jazda. Zobaczmy, czy go pokonamy, czy nie. Kiciur. Kici. No to kici idzie w jakiegoś Jinjona. Jadą 200. No i zobaczmy, no. Czy jadą 200, czy tyle 200. Zarówno u przeciwnika, jak i u nas jest pusta lista już z petami, więc... Nie wiadomo, kto wygra, aczkolwiek no raczej należy się już w tej chwili spodziewać, kto wygra, nie? Chociaż jak tu by zrobił bloki krytyk, to byśmy wygrali, ale to zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Że dzień mroku i trzy jeżynki, drama. Trzy cytrynki, drama. No jabłków trochę mieliśmy, troszkę truskawek. No, generalnie to i tak, patrząc na to, co na innych kątach, to i tak jakiś kosmos i super rzeczy tu nam wypadły, naprawdę. Patrząc co na innych kątach. No nic, zobaczmy te, a nie, za 20 sekund to są ataki. Bryle za 20 minut, więc dopiero za 20 minut zobaczymy, co się będzie działo. Dziękuję, moi kochani. Do jutra. Trzymajcie się, siemonduru i popa.